właśnie przez arbitra Roberta Miniarczyka. Jak Państwo widzą, naszych jest więcej dwa razy. Chyba chcą zabiegać te nasze gwiazdy. I brawa dla gwiazd medialnych, wspaniałe nazwiska, wspaniali ludzie. Brawa również oczywiście dla naszych samorządowców. W bramce naszych samorządowców widzę Piotr Rogowicz, zespół szkół ekonomicznych w Złotowie, wspaniały sportowiec, biegacz długodystansowy i zobaczymy, jak sprawdzi się na pozycji golkipera. W drużynie gwiazd oczywiście na bramce Radek Majdan, który już kilkanaście ładnych lat, nie wytykając oczywiście wieku, broni na tej pozycji i na małe, i na duże bramki. Nie wiem, czy pan Radek wie, ale w tej chwili w pogoni występuje zawodnik wychowany tu w Złotowie. Wojtek Gola to zawodnik właśnie stąd, od nas. Złotowianin reprezentuje barwy Pogoni Szczecin. Uchwała ustalania regulaminu. Sędzia tłumaczy, co wolno, czego nie wolno na hali. Na pewno nie wolno grać ślizgiem, ale myślę, że walka walką, ale jest to mecz na szczytny cel charytatywny, także każdy nogę odstawi. I proszę Państwa, rozpoczęli. Lipy na razie grają klepką. Bramkarz się włączył do tej akcji. I pierwszy rzut wolny dla drużyny gwiazd. I Karol Zabel rozpoczyna akcję. Za krótkie troszeczkę boisko, ale pan Jurek Podmokły chciał kontynuować akcję. Myślę, że troszeczkę gwiazdy zlekceważyły naszych samorządowców. Radek Majdan musi uważać na te szybkie kontry.
A więc w meczu Złotów reszta świata 1-0. I kolejna szansa. Zbyt krótkie to podanie, ale kontra była przednia. Piotr Świerczewski. Popychany. Bez szacunku dla takiej gwiazdy. I piękny strzał. Marcin Mroczek. Karol Zabel poradził sobie z Piotrem Świerczewskim. Chyba sobie to zapisze w CV. I znowu nasi mają aut. I strzał z dystansu, ale wspaniała parada Radka Majdana. A więc nie zapomniał jeszcze. Jerzy Podbokły. I kontra Złotowiaków. Za krótkie troszeczkę to boisko. I znowu Maciej Herman. I tym razem nie zdążył Radek Majdan, a więc rzut rożny dla starostwa. I Jerzy Podmokły strzał z dystansu. Rzut wolny dla naszych. Tomasz Widler troszeczkę teraz przesadził z tym ślizgiem. Nie gramy ślizgami, panowie, tak? Na hali grozi to kontuzją. Ale wspaniała interwencja Piotra Rogowicza. Idzie kontra Lipów. A
ale Mirek Jaskulski nie odpuszcza. Strzelał przed momentem Marcin Mroczek. Groźnie może być pod bramką Złotowiaków. Zaczarował tę piłkę Piotr Rogowicz. Strzał z dystansu, ale na posterunku Radosław Majda. I dobre wyjście bramkarza. Bajeczna technika Piotra Świerczewskiego. Oj, będzie groźnie. Ale dobrze, że Przemek Cypiański strzelił wyżej niż poprzeczkę. Częstsze zmiany w drużynie ze Złotowa. Ale to jest oczywiste, ponieważ zawodników jest dwa razy tyle. Piłka już poza placem gry. Bardzo ładna akcja zespołowa drużyny Gwiazd. Strzał jednak nadal niecenny. Strzelał Rafał Mroczek. Gra.
Mamy więc remis 1-1. Próbował Karol Zabel z dystansu, nie udał się, ale piłka dla biało-niebieskich. I ofiarnie Mariusz Wiedurek przerwał tę kontrę. Groźnie znowu pod bramką Złotowian. Rzut rożny. Wspaniała parada gimnastyczna Mariusza Wiedurka. Karol Zabel. Piękna piłka. Kacper Osada. Troszeczkę bardziej na prawo Kacper. Niczym Cristiano Ronaldo, Piotr Święczewski. I kolejny raz te słupki nam służą. Ale to słupki miejscowe. Sędzia Robert Winiarczyk wraca do faulu wcześniejszego. Faulowany był Karol Zabel. Rzut wolny dla naszych. Chociaż wszyscy są nasi. Rzut rożny. A do zakończenia pierwszej połowy już tylko 1 minuta. I groźna kontra, 2-1, ale czujni Złotowianie. I oto burz Radosława Majdana. I bardzo ładna ta akcja Krzysztof Koła. Wpisuje się na listę strzelców, że 2-1. A było tak dobrze. 15 sekund do końca. Czy jeszcze zdążą? Chyba nie zdążą wyrównać. No, żeby nie zdążyli jeszcze przegrywać wyżej. Karol Zabel, strzelaj! Nie zdążył Karol, a więc 2-1 do przerwy dla drużyny Gwiazd. Brawa dla wychodzących, proszę Państwa. Dają siebie wszystko, jak Państwo widzą. A teraz w przerwie odbędą się licytacje przedmiotów na rzecz protezy dla Marysi Miechowskiej.